Cześć wszystkim, moi drodzy! Jedni ją kochają, drudzy jej nienawidzą albo po prostu nie używają. O czym mówię? O tamtym urządzeniu za moimi plecami, czyli mikrofalówka. Jedno jest pewne, dania, które w niej przygotujemy, są bardzo szybkie, gotowe, można wręcz powiedzieć. Czyli wkładamy, wyciągamy i jemy. Dzisiaj chciałbym sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest i przepisy, które znalazłem w sieci, najbardziej popularne, czy one mogą smakować, czy będą dobre, ile tak de facto zajmie nam przygotowanie takiego produktu i czy będzie można to smakowicie sobie spałaszować. Jesteście ciekawi, bo ja bardzo nie będę ukrywał, że kiedyś przygotowałem ciasto, murzynka właśnie w mikrofalówce. Bardzo miło go wspominam, ale teraz zobaczymy sobie dwa dania główne i dwa desery. No to co, zaczynamy. Makaron, proszę ja was, z serem. Czyli tak, potrzebujemy 1/3 kubka makaronu. Ja przygotowałem sobie makaron świderki. W takiej oto miseczce będziemy wszystko robić. Na początku musimy podgrzać makaron, czyli po prostu go ugotować. Zatem wsypujemy makaron i zalewamy go zimną wodą. Mniej więcej tyle, żeby po prostu wypełnił. Czyli bęk i do mikrofalówki. Na około 3,5 minuty, 1300 watów. Makaron się gotuje, to mamy czas, by powiedzieć o drugiej części, czyli o naszej pierzynce serowej. Potrzebujemy ser cheddar. Ja go używam, myślę, że będzie bardzo odpowiedni. 4 łyżeczki takiego sera, 1/4 łyżeczki mąki kukurydzianej i 4 łyżeczki mleka. W moim przypadku jest to akurat takie mleko, piknęło, pieprz i sól. Odcedzamy makaron. Makaron dajemy z powrotem do tej samej miski, czyli cyk, ugotowany w mikrofalówce. I teraz, moi drodzy, dodajemy najprostsze składniki, czyli mleko 4, skrobia kukurydziana 1/4, pewnie żeby zagęściło, ser cheddar, to możemy dać po prostu ręką, przesypiemy sobie cyk, sól i pieprz. Do smaku. Pieprz jest i sól. Stawiamy to na około minutę do mikrofalówki. 2, 1. Kurna. Jeszcze dobre 10 sekund. Mamy to! Tak się prezentuje. Nie wygląda ani chyba dobrze, ani źle. Trochę jak taka upita carbonara. Nie gorzej, ale smak się przebija. Odpowiednio słone, dobrze dużo pieprzu, która podbija ostrość, rzecz jasna możecie dodać swoje przyprawy. Idziemy do deseru. A jak byś miał ocenić? Tak, 5 na 10. 5 na 10? Tak, 5 na 10. Coś tu brakuje. Na początku musimy dać banana do środka, pół wystarczy, końcówki nie dajemy, do środka bananik leci. Dalej masło orzechowe, potrzebujemy jego niedużo, bo taką łyżeczkę, tłuszcz niepotrzebny, czyli samo masło, ale mocne jest, ale dobrze. Białko jajka, ale tylko białko, czyli bęk, dobra. Białko do środka, cyk i ekstrakt waniliowy, 1/4 łyżeczki. To jest mega intensywny. Dziękuję. I teraz to wszystko mieszamy. Czyli rozgniatamy banana i mieszamy. Pod temperaturą to oczywiście wszystko się ładnie ze sobą zje. Już to zaczyna wyglądać tak, jakbym chciał. Proszę bardzo, mąka owsiana, bio, więc nie jest zła. 4-5 łyżeczki mąki owsianej. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 łyżeczki mąki owsianej. 1/4 łyżeczki. Pyk. 1/4 łyżeczki. Sól do smaku. I ponownie mieszamy. O, i się robi nam ciasto.
I jak już wszystko mamy dobrze, dokładnie wymieszane, to do mikrofalówki 3-5 minut. No odbijaj. Spóźniłem się. Jak z piekarni. I tak to ciasto się prezentuje. Bananowe z masłem orzechowym. Bardzo proszę, rzecz jasna możemy dodać na spód co chcemy, dżem czy inne składniki, jakieś owoce, ja dałem banana i cynamon. To zrobiła się taka bardzo mocna konsystencja, to jest bardziej taki biszkopt bym powiedział, no tak średnio bym powiedział. Zobaczmy, na razie taki mały fragment, bo ja też sprawdzam, zakalca nie uświadczyłem. Dobre, taki fit, coś jak piernik, tylko nie jest on w smaku piernika, tylko taki bardzo biszkoptowy. Nie smakuje źle. Zobaczcie, jaką ma konsystencję. Bardzo mocno się upiekło. Trochę za suche jest. Za długo w mikrofali. Albo za długo w mikrofali, albo przesadziłem z mąką. Może jej za dużo dałem, mało było składników płynnych, zatem konsystencja jest tak bardzo stała, ale sam smak bardzo dobry. Nie wiem, jakaś polewa, mus z truskawek, lody. Tak, w blenderze można byłoby przygotować taki mus, który byśmy polali, to wtedy by wjechało jak złoto. Dobra. Złote, a skromne. Nie, ale smak samego ciasta jest ok, tym bardziej, że bardzo dobrze się ono upiekło. Bomba. Dalej. I creme de la creme dzisiejszego naszego spotkania, czyli pizza, moi drodzy, z kubka prosto z mikrofalówki, czyli nasz piec zamienia się w mikrofale. Jakie składniki będziemy potrzebowali? Wprawne oko widzi, że mam podzielone to na trzy partie, jedynka, dwójka i trójka, czyli ciasto, proszek do pieczenia, soda oczyszczona, sól, a także mąka. Później mamy mleko i oliwa z oliwek i na sam koniec przyprawy, a także sos na bazie koncentratu pomidorowego, czyli sos. Tutaj mamy sokołu, co to jest, o smaku chili, czyli po prostu peperoni albo jakaś tam wędlina, oregano, bazylia, a także mozzarella. No to co? Pokażę wam, jak to wykonać. 4 łyżeczki mąki, w moim przypadku jest to mąka tortowa, jestem wierny. 1/8 proszku do pieczenia. 1/8 to jest bardzo ciężko w moim przypadku wyliczyć, ale myślę, że to będzie bardzo niedużo, czyli po prostu tyle. I szczypta sody oczyszczonej, żeby pewnie spulchnić to ciasto. Szczypta to też jest gdzieś. Fuck! Nie wysypało się. No i oczywiście sól do smaku. Dobra, i teraz to dokładnie mieszamy. Nie wysypując, jak mężczyzna załączony na obrazku, czyli ja. Dobra. Perfekto, wymieszane, zatem pierwsza tercja. Tu musi być wszystko brudne, to wiadomo, że to ja będę gotował. Dobra, raz, dwa, trzy i malutko, już trochę więcej dolałem. I łyżeczka oliwy. Mieszamy. Powinieneś wyciągnąć na stół i to urobić. Teraz, moi drodzy, musimy uformować tak jak na blaszce. To jest dosłownie ten sam proces, tylko że przygotowujemy to w kubku. I później jak zobaczycie na mieście taką kubkową pizzę, to pamiętajcie, że ktoś się wspierał tym pomysłem. I tak jest nasze ciasto uformowane, ono oczywiście urośnie. I teraz tę łyżeczkę odkładamy, bierzemy sobie następną i będziemy przygotowywali sos. Pachnie znakomicie. Nie dużo. Nie, nie, nie. Teraz dajemy ser do środka. Jakąś wędlinę, w moim przypadku to będzie, powiedzmy, peperoni, bazylia i oregano do smaku. Pięknie. I tak przygotowaną mieszankę zabieramy ze sobą do mikrofali. Wkładamy na 1,5–2 minuty. Nie wydaje mi się, że to może zostać dobrze zrobione, pomimo tego, że trzymałem się ściśle zamieszczonego przepisu. I tak wygląda pizza z kubka. Nie pachnie źle. Wiem, że tego nie możecie stwierdzić. Musicie mi po prostu zaufać na słowo. Czy wygląda dobrze? No, powiedzmy. Powiedzmy, że dobrze. Najważniejsza rzecz jasna jest smak.
To mogłoby być dobre jako, wiesz co? Jako... A zresztą zobaczcie. No i tak ta pizza wygląda. Nie jest źle, na pewno lepiej niż po wyciągnięciu z kubeczka. Zobaczcie, ciasto się ładnie zarumieniło. Zobaczmy spód, bo tak się sprawdza. Spód bardzo dobrze przypieczony. Idealnie ciasto tutaj delikatnie się spociło, czyli jest mokre. To na pewno dobrze, jeżeli chodzi o potrawy. No to zobaczmy, jak w smaku. Jak dobry szef kuchni, pizzę nie jem z ketchupem. Pizzę jem z oliwą, z oliwek, zatem delikatne krople, żeby wzbogacić smak. Takie ciasto chyba bardziej Graham. Hap całe, do buzi. No już, tylko muszę zabrać delikatnie z tym. No to zobaczmy, delikatnie się boję. Pizzerinka, tak bym to nazwał. O kurnia, poczekajcie, zatkałem się. O ja pierdyle, ale tego ciasta dużo. Chleb pizzowy. A ile dać tej mąki? No 4 łyżeczki. Trzeba dać dwie. Trzeba dać dwie, może żeby... Może sobie kawałek? Naturalnie. Na stronie było napisane, że jest to wręcz hit. Ludzie z całego świata to robią, żeby zaoszczędzić czas i przede wszystkim kwestie też, no nie ma co ukrywać, pieniężne, no bo zamówienie pizzy, a zrobienie jej sobie samemu, już nawet nie z piekarnika, a z tego, to tak właśnie wygląda. Zobaczmy wszystkie dania raz jeszcze i wybierzemy to, które wypadło najlepiej. Które danie wypadło najlepiej? Dla mnie chyba to ciasto. Gdybyśmy tutaj dodali coś płynnego, mus, truskawek, zmali z jakiegokolwiek owocu albo dżem, to wtedy naprawdę wypadłoby to znakomicie. Najbardziej przypomina tę formę, którą normalnie jesteśmy w stanie przygotować, a nie z tego urządzenia po lewej czy po waszej prawej stronie. Na drugim miejscu makaron. On też smakowo się bronił. Pizza, najbardziej niedopracowany przepis. I które danie bym powtórzył na pewno? Chyba żadne. Zrobiłbym to jednak po normalnemu, a nie z mikrofalówki. Niemniej jednak jest to w jakiś sposób ułatwienie nam tego wszystkiego i fajnie, że takie rozwiązania również możemy przeprowadzić i sprawdzić i wydać opinię. Jeżeli uważacie inaczej, napiszcie w sekcji komentarzy albo po prostu wasze przepisy na to, co można przygotować z mikrofalówki. Wpadajcie też na Instagrama, Facebooka i widzimy się w kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Jak pewnie zauważyłeś, na początku czy na końcu filmu nie mówię, abyś zasubskrybował kanał, bo w trakcie materiału tego po prostu nie robię. Ale na samym końcu, już w napisach końcowych możesz to zrobić, więc tutaj na górze jest taki ludzik, który ci się wyświetla z różowymi okularami. Zasubskrybuj i w międzyczasie zobacz film tu i tu. Trzymaj się. Cześć!